Witajcie w naszym niewiadówkowym studiu. Dzisiaj podsumujemy nasze wakacje, podczas których objechaliśmy naszą niewiadówką wokoło Alpy. Opowiemy, którędy jechaliśmy, na jakich kempingach się zatrzymywaliśmy, ile nas to kosztowało, ile przejechaliśmy i co zrobiliśmy źle. Podczas całej naszej podróży Ewa prowadziła skrupulatnie notatki, dzięki czemu teraz będziemy mogli wszystko podsumować. Wystartowaliśmy z domu spod Warszawy. Pierwszy nasz punkt to było kemping pod Dreznem. Jak się kemping nazywał? No właśnie, Koświś Cottage? Coś jakoś takiego. Tak. To był taki kemping głównie dla ludzi z Drezna, żeby mogli sobie wyjechać na weekend. Tam był basen, tam było jeziorko, plaża była taka trawiasta. No i jak ktoś chce pozwiedzać Drezno, to tam sobie może przyjechać. Tam spędziliśmy jedną nockę i pojechaliśmy na południe Niemiec. Przejechaliśmy Saksonię, Bawarię do Baden-Württemberg. Württembergia, tak? Stanęliśmy pod Freiburgiem na kempingu Oaza. I tam płaciliśmy za ten kemping za 3 noce 108 euro. 108, czyli nocka po ile była? Gdzie tu jest? Nie ma. Dobra, obliczyliśmy 36 euro za dobę. I teraz tak, paliwo w Niemczech ile kosztowało? Euro 89. Autostrady były za darmo. W Niemczech chcieliśmy stanąć na innym kempingu, takim, na którym działa karta Accesji. Niestety z racji tego, że na początku września jeszcze tam są w tym landzie wakacje, to nie było miejsc i Ewa podczas drogi wynalazła ten kemping Oazę, który okazał się bardzo fajny, bo parcele były bardzo duże, był bardzo ładnie zadbany ten cały teren. Na miejscu była jakaś knajpka, sklep, pizzeria. Obok za płotem był basen. Ten basen nie należał do kempingu, trzeba było płacić 4 euro chyba. Generalnie fajna okolica, bo obok było miasteczko. Jak ono się nazywało? Nie pamiętam, nie mamy zapisane. Było bardzo ładne miasteczko, bardzo tam jest tak wszystko uporządkowane, czyste ulice, zadbane domy, naprawdę takie wszystko wyglancowane. No i tam na tym kempingu spędziliśmy trzy noce. Pojechaliśmy na rowerach do Freiburga, to na naszym filmie możecie zobaczyć. A drugiego dnia pojechaliśmy do takiego parku naturalnego, gdzie były takie coś ala takie niby zoo, ale to nie były zoo, tylko bardziej takie safari, można powiedzieć. Takie olbrzymie zagrody kilkuhektarowe były i w każdej zagrodzie były jakieś tam zwierzęta, były akwaria. To się nazywało Mundenhof. Fajne było to, że było masę dróg dla rowerów, takich asfaltowych, prawdziwych, wzdłuż tras dla samochodów, więc można było spokojnie sobie tam wszędzie jeździć. Za Freiburgiem wjechaliśmy na jakąś górę, 1000 tam ileś metrów, więc widzieliśmy całe miasto i okolice z góry. I no, generalnie tam sporo jest atrakcji, bo jest taki Europa Park, taki park rozrywki, są jakieś termy, jakieś baseny, więc tam generalnie można by jeszcze kiedyś pojechać i spędzić kilka dni, bo jest co tam robić. Po 4 dniach pobytu w Niemczech ruszyliśmy do Francji. We Francji co nas zaskoczyło? Ceny autostrad. Bo za niecałe 500 km my zapłaciliśmy, tam pamiętam, że mówiłem 333 zł. Te ceny były tam takie dosyć sporawe za te autostrady. Ale za to są tanie kempingi, bo generalnie we Francji jest chyba najwięcej kempingów w Europie. Mają 10 tysięcy kempingów w całym kraju. Tam praktycznie na każdym, w każdym miasteczku, większym czy mniejszym, wiosce, jak jest jakaś tylko górka, park, to od razu to jest w koło oblepione kempingami. I my pod Lyon byliśmy? Za Lyon, tak? Zaraz sprawdzimy. Obok Grenoble. My dotarliśmy za Grenoble.
pod taki kurort narciarski obok Key West i byliśmy na kempingu, to jest sieciówka RCN. Tam płaciliśmy 21 około euro za dobę. I też był bardzo fajny kemping. Tam to w ogóle już parcele były takie, że normalnie na innych kempingach, tam włoskich, to by trzy parcele były. Jeden miał minus, że był niedaleko góry i słońce jak za... był, nie wiem, o której tam zachód o 17, mieliśmy. O 17 jakoś zachodziło słońce za tą górkę. Koło 17 no. Mieliśmy zachód, a potem ono wychodziło zza tej góry i koło 19 był wschód słońca na części kempingu. No i potem zachód był przed 20 chyba. Paliwo we Francji tankowaliśmy za ponad 2 euro, chyba 2,019, tak? 2,016, 2,02. No około 2,02, tam wszędzie są podobne ceny, czy to na autostradach, czy to na jakichś lokalnych dróżkach. Nie tak jak w Niemczech, bo w Niemczech generalnie jak będziecie jechać kiedyś przez Niemcy i Austrię, to tam można bardzo dużo zaoszczędzić zjeżdżając z autostrady, bo na autostradach jest około paliwo 2,20, a w miasteczkach euro 80, czyli jest 40 centów różnicy. Jak jechaliśmy do Francji, to zastanawiałem się, jak to będzie z tymi językami, bo generalnie nigdy we Francji nie byliśmy, to był pierwszy raz. I taka opinia panuje o Francuzach, że oni mimo, że znają angielski, to nie hańbią się używaniem tego języka. To są zaszłości tam z jakiegoś 15 chyba czy 16 wieku, kiedy szlachta używała francuskiego, a pospólstwo, chłopstwo angielskiego. W miejscach turystycznych generalnie nie ma z tym problemu, na kempingu czy tam w tych w okolicy to wszyscy ogarniali angielski, ale w sklepach już takie było, wszyscy po francusku mówili. W jednym barze jak byliśmy, to była taka śmieszna sytuacja, że prosiłem tam, nie wiem, o jakąś kolę, piwo. Tam obsługa, jakaś dziewczyna do mnie mówiła po francusku. Ja w ogóle nic nie zrozumiałem. Potem drugi raz mówię do niej po angielsku, ona znowu po francusku. I za trzecim razem, jak powiedziałem po angielsku, to przypomniała sobie, że zna angielski, już odpowiedziała mi po angielsku. We wrześniu na tym kempingu RCN nie było dużo osób. I co ciekawe, byli praktycznie sami Holendrzy byli. Masa Holendrów, trochę Brytyjczyków, no i my byliśmy. I tam widziałem tylko jedną polską rejestrację koło jakichś domków. No i musimy powiedzieć, że w tym rewirze, w tych Alpach, to chyba najbardziej nam się podobało z całego wyjazdu. Ze względu na góry, na szlaki, ze względu na to, że jest to kultowe miejsce kolarskie. Tam od 100 lat się odbywają etapy Tour de France. Są słynne podjazdy, które zazwyczaj oglądamy w telewizji, a teraz mieliśmy okazję zobaczyć je na żywo. Tutaj link do filmu z jednego najsłynniejszych podjazdów Alpe d'Huez, który musieliśmy zaliczyć. Także no, na pewno tam wrócimy, już knujemy jak na przyszły rok tu wykombinować z urlopami, żeby tam pojechać i jak najdłużej tam zostać w tamtej okolicy. We Francji zostaliśmy 4 dni i ruszyliśmy do Włoch. Plan mieliśmy taki, że pojedziemy, znaczy generalnie wcześniej nie planowaliśmy jakoś mocno tej wyprawy, tylko mniej więcej gdzie musimy być, którego dnia, żeby zdążyć do domu wrócić. Więc stwierdziliśmy, patrząc na mapy pogodowe, że zatrzymamy się nad jeziorem Maggiore. No i tam jakiegoś specjalnego researchu nie robiliśmy. Zobaczyłem, że jest jakiś na kartę ACSI camping w miarę niedaleko, tak na południu, żeby nie trzeba było za bardzo tam w głąb jechać. I trafiliśmy na camping Rose. Na kemping Rose. Włosi, jak to Włosi, mają swoje siesty, swoje tam zasady, więc dotarliśmy na ten kemping. Była taka wąska uliczka, na niej korek kamperów, przyczep. Nie dało się praktycznie przejechać, bo się okazało, że brama jest zamknięta do 15 i nawet nie ma gdzie stanąć, więc cała droga została zablokowana. No i generalnie pierwsze wrażenie było takie średnie.
udało nam się wjechać na ten kemping. Parcela się okazała jakaś taka mikroskopijna w porównaniu z Francją. Więc pierwsze wrażenie takie było, takie sobie, poszliśmy nad to jezioro, to jezioro całe takie jakieś bagienne, takie błoto, woda brudna, wokoło jakieś takie klimaty mało ciekawe, więc stwierdziliśmy, że tam jedna nocka i się stamtąd zawijamy. Za ten kemping płaciliśmy 22 euro za noc. 22 euro z kartą Accessi. No i żeby jeszcze być tutaj, żeby powiedzieć o tych cenach, to paliwo we Włoszech było za niecałe 2 euro chyba, tak? 1,97, 1,95. Generalnie około 2 euro. Zdarzyła się jedna stacja, która miała za 2,70, ale to był taki wyjątek. No i opłaty za drogi we Włoszech też nie są jakieś małe, bo jadąc z przyczepą klasyfikujemy się do trzeciej taryfy. Pierwsza to są bodajże motocykle, jakieś takie rzeczy. Druga osobówki, a trzecia to są osobówki z przyczepą. Przez Włochy zrobiliśmy płatnymi drogami 700 km. Wjechaliśmy pod Turynem. Jechaliśmy, no tam nad Lago Maggiore, ale generalnie przez Mediolan, przez Weronę, koło Wenecji i pod Wenecją zatrzymaliśmy się na drugi kemping i potem wyjechaliśmy w, tutaj to jest Tarvisio przy Austrii. Także za te 700 km zapłaciliśmy 96 euro. Jak dotarliśmy na ten kemping, rozłożyliśmy się, przeszliśmy się, nasze pierwsze wrażenie było takie średnie, ale potem siedliśmy na rowery, pojechaliśmy wzdłuż brzegu jeziora do Arony, potem z Arony chyba do Stresy. No i tam już generalnie ten krajobraz taki ładny się zrobi. Im dalej na północ tego jeziora, tym jest fajniej, więc jak będziecie kiedyś nad Lago Maggiore jechać, to polecam nie na sam dół, nie na południe, tylko tam trochę wyżej jechać, bo tam jest trochę ładniej, te miasteczka są ładne i jest przyjemniej. Na pewno są o wiele lepsze miejsca we Włoszech niż to, bo tutaj się można trochę zrazić do tego. No ale decyzję podjęliśmy, że zostaniemy tu jedną noc, może dwie i spadamy w Dolomity. Problem tylko był taki, że zaczęło padać w Dolomitach. Pogoda się zepsuła, w dzień plus 10 stopni, w nocy tam koło 3, więc stwierdziliśmy, że bez sensu się tam pchać, żeby siedzieć w przyczepie, więc może jeszcze jedną noc zostaniemy nad tym Lago Maggiore. A potem zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. No i sytuacja się rozwinęła tak, że nad Lago Maggiore też przyszła ulewa i po prostu się zawinęliśmy. Jedynym takim miejscem z szansą na jakąś taką pogodę w miarę niezłą w promieniu kilkuset kilometrów to była ta Riviera Wenecka. I pojechaliśmy na słynny kemping Union Lido. Co dokładnie było na tym kempingu, jak tam wyglądało, to w tym filmie zobaczycie, bo oddzielny film nagraliśmy, więc nie będę się za bardzo tam rozprawiał nad tym. Płaciliśmy za ten kemping około 110 euro, 37 za dobę, tak? Nie było tam żadnych zniżek, nie działała karta ECSI, więc pojechaliśmy na ten kemping, wokoło wszędzie padało, w Chorwacji padało, w Dolomitach, w Alpach padało. Więc no, nic nam nie pozostało innego niż albo tam być, albo jechać gdzieś, gdzie leje, więc stwierdziliśmy, no dobra. Albo wracać do domu, no ale jeszcze mieliśmy kilka dni, więc stwierdziliśmy, że tam sobie zostaniemy. Generalnie to jest taka okolica, że nic tam nie ma poza kempingami i plażą. Tam można jechać, jak ktoś lubi leniuchować, pójść, siedzieć cały dzień na plaży. Potem może siedzieć w knajpie, bo knajpy są na terenie kempingu. Wesołe miasteczko dla dzieci, jakieś amfiteatry, pizzerie, ciastkarnie, sklepy. Akwaparki. Akwaparki, dwa, plaża.
Tak, generalnie to jest wszystko. Taki kemping miasteczko. Lodziarnie. I my tak za bardzo nie lubimy tak spędzać czasu. Nie wiem, pewnie zauważyliście, że jesteśmy takimi turystycznymi i ignorantami trochę, bo jak gdzieś w takie słynne miejsca jedziemy, jak jakaś może Wenecja albo inne turystyczne, jak są atrakcje, to my zazwyczaj to omijamy, bo tam są tłumy ludzi, więc wolimy pójść gdzieś w góry, pójść w las, wsiąść na rower, coś takiego bardziej naturalnego, przyrodniczego sobie pozwiedzać. Na Rywierze Weneckiej, tam gdzie jest ta masa kempingów, jest ich tam naprawdę masa, kilkadziesiąt. Oprócz tych kempingów jest port i w tym porcie jest statek i ten statek płynie do Wenecji. Więc ci wszyscy ludzie z tych kempingów, jak już tam się wynudzą trochę na tych kempingach, jadą na wycieczkę do Wenecji i my też pojechaliśmy. Tak, i będzie o tym film, albo był już, więc jeżeli był, to tu, a jeżeli nie było, to będzie. Będzie, znaczy film był przecież tydzień temu. A, był przecież, no jasne. My to wcześniej nagrywamy, niż ten film się pojawia, żeby nie robić tak, że wrzucimy 6 filmów w jednym tygodniu, a potem przez 2 miesiące nic nie będzie na kanale, więc tak dawkujemy po trochę, tak po szczypcie filmu. No więc pojechaliśmy do Wenecji, ale to widzieliście już na filmie, a jak nie widzieliście, to tu wstawiam linka, to sobie zobaczcie. Wenecja bardzo fajna. Jak to Wenecja, no. Ciekawe miejsce, dużo można tam bardzo dużo zobaczyć, bardzo dużo zwiedzić, albo po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda, takie miasto na wodzie. A minusy? Minusy Włoch? Minusy Włoch? Minusy Włoch to na pewno ci palacze. Straszni palacze. Nie mają ustawy, tak jak u nas jest, że nie można palić w restauracjach. Znaczy w restauracjach nie widzieliśmy, w ogródkach my głównie siedzieliśmy. Tak. No to tam standardowy widok. Burgerek, fajurek i wszyscy zadymieni wkoło. My nie palimy papierosów, więc trochę to jest takie denerwujące. No ale kiedyś paliłam, dużo paliłam. Tak i mają. Kiedyś mnie to nie denerwowało. Tak mają. A teraz mnie denerwuje. Nie denerwowało, więc dlatego już nie palisz. Ktoś wygrał, a ktoś przegrał. Włosi są tacy roztrzepani, tam jest jeden wielki chaos i albo chaos, albo takie... Taka, nie wiem jak to się nazywa, maniana. Taki, że no coś tam zrobimy, coś tam nie zrobimy. Teraz będzie siesta, więc tego ci nie damy. Zamkniemy basen, zamkniemy sklep. No i oni wszyscy są tacy ładni, wypindrzeni. Są tacy zadbani, tacy śliczni, po prostu pachnący. A wokół mają taki syf, że to się w głowie nie mieści. U Włocha najważniejsze jest, żeby wyglądać. I może ładnie wyglądać, a to, że ma w domu i wokoło domu syf, to już w zasadzie mu nie przeszkadza. Tak, była też ciekawostka, że są specyficzne godziny otwarcia stacji benzynowych, więc jeżeli planujecie przyjechać na tą Rivierę, to jest jak w wielu południowych krajach. Nie ma jak w Polsce, że stacje wszystkie są 2-4H. Tylko tam są stacje czynne na przykład od 8 do 14, no i potem... Im się chce, no dobra, od 18 do 20 przyjdą i tam otworzą, nie? No i to zabieranie dowodów było takie trochę słabe, nie? To, co zostało Włochom od jeszcze z dawnych lat, bo kiedyś tak też w Chorwacji robili, w innych krajach, na Węgrzech pamiętam, to zabieranie dokumentów. Przyjeżdżasz na kemping, oddawaj dowód, paszport i sieć. I ci nie oddamy. No my nie chcieliśmy zostawiać naszych dokumentów, więc tam mieliśmy małą dyskusję z obsługą. No pani powiedziała, że skoro nie zostawiamy, znaczy nie chcemy, żeby te dowody zostały, no to mamy zostawić prawo jazdy. Tak. Się trochę więc mamy jeździć bez prawa jazdy. I bez dowodów najlepiej w ogóle. Bez dowodu. Generalnie nam dali te dokumenty, musieliśmy z góry zapłacić za cały pobyt i zdezaktywowali nam takie karty na opaskach, którymi można też było płacić za jakieś tam parasolki na plaży, jakieś takie atrakcje. I te karty działały nam tylko, żeby wejść i wyjść z kempingu. We Włoszech spędziliśmy dni
Oj. Najwięcej z całej tej wyprawy, bo na Union Lido spędziliśmy ile dni? 3 czy 4? 3 noce i 3 na Rozę. 3 na Rozę, 3 na Union Lido, czyli w sumie 6. No i udaliśmy się w podróż powrotną już stamtąd, standardowo przez Austrię i Czechy. W Czechach nocowaliśmy tak jak miesiąc wcześniej na Mikulowie. Tak, kemping Mikulow w miejscowości Mikulow, bardzo fajne było miejsce, ostatnie wolne. No przyjechaliśmy w ogóle bez rezerwacji, w ogóle tak z czapy, żeśmy zajechali, zrobiliśmy oczy kota Shreka i chcieliśmy właśnie zająć jakieś miejsce. Pani znalazła nam jakieś jedno, chyba ostatnie miejsce. Tak, ostatnie miejsce, takie pomiędzy kamperami, także w zasadzie tylko tak wjechaliśmy, już nie było miejsca, żeby otworzyć tam jakąś daszek, rozłożyć czy coś, ale to nam nie przeszkadzało, chcieliśmy tylko stanąć na noc. No i z Czech już wróciliśmy do Polski. Jesteśmy, ale teraz jesteśmy nie w domu, tylko w Suchedniowie. Sobie tak. Pojechaliśmy znowu gdzieś na weekend. Po burzliwych obliczeniach teraz podsumujemy koszty. Przejechaliśmy podczas tej całej naszej wyprawy 4130 km. Zajęło nam to 62 godziny. W samochodzie. I średnie spalanie 9,1. Z czego trochę jeździliśmy bez przyczepy, więc z przyczepą to pewnie by było z 9,5. Na paliwo sumarycznie wydaliśmy niecałe 3100 zł. Paliwo. Na kempingi wydaliśmy 1955 zł. I co jeszcze zostały? Drogi. Autostradami. Opłaty za autostradę i opłaty za winiety wyszły 873 zł i 50 groszy. Co razem daje nam 5900 zł i troszkę. Niecałe 6000. 5924. 6000 zł bez jedzenia i bez zakupów na 16 dni, objechanie kilku krajów, objechanie Alp, myślę, że to jest niezła cena. Ja tak patrzyłem po stanie konta, to z tymi wszystkimi tam zakupami, knajpkami, jakimiś tam pierdami, co kupowaliśmy, to wyszło niecałe 10 tysięcy. Można taniej, jak ktoś się uprze, no i można kilkukrotnie drożej. To nie jest problem, żeby wyszło drożej, tak? Więc takie są sumaryczne koszty naszej wyprawy. No jeszcze kilka wypraw i nam się przyczepka zwróci. Bo tak to pewnie byśmy musieli brać kampera albo wypożyczać przyczepkę, a tak. Zrobię jeszcze dogrywkę z suchedniowską panoramą. Co zrobiliśmy źle i co byśmy zrobili inaczej? Nic nie zrobiliśmy źle, my jesteśmy idealni. Zrobiliśmy w zasadzie jedną rzecz źle. Za krótko zostaliśmy we Francji, a za długo we Włoszech. Tak. Trzeba było pędzić na Francję, tam siedzieć, a potem pędzić do domu. No ale kto wiedział, że tak będzie z pogodą? Myśleliśmy tak naprawdę, że te Dolomity nam wypalą, bo zakochaliśmy się w tych Dolomitach 2 lata temu i tak byśmy chcieli jeszcze tam troszkę pokręcić na rowerze. Czy coś jeszcze było źle? Podwozie było dobre. Podpory też były dobre. Dojechaliśmy, nie złapaliśmy gumy. Przejechaliśmy N-crossem przez Alpy, więc w zasadzie wszystko poza tym, że urlop był za krótki i za krótko we Francji byliśmy, to było dobrze. O! Dzięki, że oglądaliście nasze filmy z naszej wyprawy. Stworzyłem specjalną playlistę. Jeśli ominęliście jakiś odcinek, to tam możecie sobie zobaczyć. Teraz przechodzimy w tryb taki jesienno-zimowy. Chyba mniej będzie tych wypraw, bo pogoda taka w Polsce jest nie za specjalna. Może jak będzie fajnie, to gdzieś na święta pojedziemy albo na Sylwestra, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale mamy kilka fajnych pomysłów na takie filmy tematyczne z pogranicza, karawaningu, kempingu, wyjazdów, turystyki. Także bądźcie czujni i widzimy się w następnych odcinkach. A w przyszłym roku robimy zlot niewiadówek N-crossów, więc kupujcie. Tak? Nie? No dobra.